Cześć, w tym wideo powiem Ci, jaki rodzaj filmów musisz wrzucać na swój kanał na YouTubie, jeśli chcesz zarabiać właśnie na własnym kanale YouTube dobre pieniądze. Wyróżniamy takie dwa rodzaje filmów, które wrzucamy na swoje kanały i jeden rodzaj właśnie tych filmów należy wrzucać na samym początku, jeśli jesteś osobą początkującą, jeśli Twój kanał dopiero raczkuje, jeśli dopiero budujesz swoją społeczność, pozyskujesz nowe suby. I tak. Pierwsza grupa, pierwszy rodzaj tych filmów, które należy wrzucać, ale wrzucać dopiero na późniejszym etapie, gdy już masz wokół siebie społeczność, to są tak zwane filmy Big Idea, tak? To są filmy, gdzie dzielimy się na przykład swoimi przemyśleniami, które nie są robione, że tak powiem, pod wyszukiwarkę, czy to YouTube, czy to Google, tak? Czyli takie filmy lifestyle'owe, gdzie dajemy się poznać ze strony, że tak powiem, prywatnej, gdzie dzielimy się na przykład w postaci codziennego vloga swoimi przemyśleniami, czyli po prostu mamy pomysł, nagrywamy, to buduje więzi z naszą społecznością. To jest ten rodzaj filmów, który na początku nie należy wrzucać, bo Ty jako osoba początkująca, osoba, która dopiero założyła kanał albo ma kanał, który jest nieefektywny, tak? No bo jest mało widoczny, nie ma społeczności, Ty potrzebujesz inny, drugi rodzaj, że tak powiem, filmów. I tym drugim rodzajem filmów są właśnie filmy robione pod wideo SEO, czyli takie filmy, które dadzą, że tak powiem, się znaleźć przez Twoich potencjalnych widzów w wynikach wyszukiwania, czy to na YouTubie, czy to na Google. Bo należy pamiętać, że YouTube i Google to jest ta jedna i ta sama firma i Twoje filmy na YouTubie będą pokazywały się potencjalnym użytkownikom nie tylko na YouTubie, ale również na Google, w wyszukiwarce Google. Nie wierzysz? Wpisz w kurs WordPress w Google i zobaczysz, że oprócz wyników wyszukiwania również pojawią się moje trzy filmy. 1/3 ruchu na moim kanale na YouTube, a miesięcznie ten kanał ogląda około 80 tysięcy widzów, pochodzi właśnie nie z YouTube'a, tylko z Google'a. Więc ten rodzaj filmów powinien Ciebie zainteresować, bo oczywiście filmy te z tej tak zwanej drugiej grupy, te Big Idea, również należy nagrywać, ale na późniejszym etapie. Jak już masz wokół siebie społeczność, to należy tę społeczność jeszcze tutaj, że tak powiem, zbudować tą bliższą relację, tak aby móc ten kanał zmonetyzować, bo jeśli będzie lepsza więź, lepsza relacja z Twoją społecznością, to łatwiej Ci będzie sprzedawać produkty cyfrowe. No ale Twój kanał musi dać się znaleźć, musi dać się odnaleźć i do tego właśnie służy optymalizacja filmów pod frazy kluczowe. Musisz nagrywać na takie filmy, na takie tematy, które są po prostu wyszukiwane w wyszukiwarce Google, tak? Czyli tutaj tak jak się pozycjonuje strony internetowe na dane frazy, wpisy na blogu, strony produktów, tak samo pozycjonuje się też filmy na YouTubie, czyli musisz się postawić, że tak powiem, w głowie swojego widza, swojego potencjalnego użytkownika, Twojej społeczności, co on wpisuje w Google z Twojej tematyki, aby mógł trafić na Twoje filmy. I tutaj dam Ci taki przykład. Kupiłem sobie parę tygodni temu rolki. No i oczywiście jako osoba początkująca, która nigdy na rolkach nie jeździła, no miałem problem, żeby na tych rolkach jeździć. No i moja pierwsza myśl, no to oczywiście było włączenie sobie YouTube'a i włączenie sobie jakiegoś instruktora, który powie mi o tych podstawach, jak na tych rolkach po prostu nawet stać, bo nawet to było na początku problemem, a co dopiero jeździć. No i oczywiście wpisałem, tak, jak jeździć na rolkach dla początkujących, lekcje jazdy na rolkach. No i trafiłem oczywiście na kilka filmów, które sobie obejrzałem. Były też tam całe serie podzielone w odcinkach, no ale zobacz, właśnie ja jako potencjalny taki, jako taki widz, że tak powiem, z ulicy, który ma problem, wpisuję to i znajduję filmy. I w ten sposób oczywiście pan, który obejrzałem pana i panią, filmy pana mi się bardziej spodobały, bo były takie właśnie bardziej dla osób, językiem bardziej dla osób początkujących, no po prostu rezonowało to ze mną, tak? To też jest właśnie kwestia wyboru. Ale też właśnie daje Ci to do myślenia, tak, że ktoś może Ciebie znaleźć, a jeśli Twój film nie spełni jego oczekiwań, to pójdzie do konkurencji, więc to, że mamy się tym naszym filmem dać znaleźć, to jedno, ale dwa, że nagrać dobry film, który takiego widza utrzyma na dłużej, to już jest inna kwestia, tak? Więc ten pan właśnie ładnie tłumaczył, jak na takich rolkach jeździć, no i ja właśnie wpisując te frazy kluczowe, już nie pamiętam dokładnej frazy, no ale powiedzmy, jak nauczyć się jeździć na rolkach, niech to będzie taka główna fraza, tak? Trafiłem na jego film. A dlaczego trafiłem na jego film? Ponieważ jego film
był dobrze zoptymalizowany właśnie pod te frazy kluczowe. On dobrze nagrał ten film, merytorycznie był ok, ale jeszcze po prostu, że tak powiem, pomógł sobie dać się znaleźć poprzez optymalizację tego filmu właśnie na Google. Zoptymalizował po prostu pod wideo SEO ten film, tak? I w ten sposób ja na niego trafiłem. I teraz tak, co w tym filmie mnie, że tak powiem, negatywnie zaskoczyło, tak? Bo oczywiście ten pan to był właściciel jakiegoś sklepu z rolkami, on tam ten swój sklep promował, miał też dużo właśnie, dużo testował rolek, więc mówił o tych testach, więc pewnie to też jakieś tam współprace finansowe, wiadomo, wchodzą w grę. Gdzieś tam z tyłu wisiał baner, więc za to też pewnie dostawał pieniążki i fajnie, super, mega pomysły na monetyzowanie kanału. Ale jednej rzeczy nie monetyzował i to tak tutaj właśnie myślę, że mógłbym mu pomóc. Przede wszystkim nie sprzedawał swojej wiedzy płatnej, tak? Nagrał mnóstwo dobrych poradników na temat tutaj rolek, natomiast w żadnym filmie nie lokował swojego produktu cyfrowego, tak? Czyli według mojej zasady daj poproś, daj mnóstwo wiedzy właśnie takiej darmowej na YouTubie, ale też poproś, ale poinformuj, że masz też wiedzę premium, tak? I ten pan właśnie mógłby w ten sposób zarabiać. A jeśli już nawet nie promując swoich kursów online, czy też e-booków, no to mógł na przykład budować bazę mailową, czyli na przykład właśnie informować, że w opisie tego filmu znajdziesz link do strony, z której możesz pobrać, nie wiem, bezpłatny poradnik, jak wybrać swoje pierwsze rolki, czy tam wybrać checklistę, na co zwrócić uwagę, wybierając rolki, tak? Teraz improwizuję. I w ten sposób sobie budować bazę mailową, bo później jak właśnie miałby ten produkt cyfrowy, to mógłby właśnie do takiej bazy napisać właśnie wiadomość, że ma już taki produkt, można u niego kupić, tak? Więc to jest taka właśnie, to jest taki właśnie przykład takiego właśnie filmu, takiej serii, która jest skonstruowana po to, aby nas ktoś odnalazł. I taki rodzaj właśnie filmów powinieneś nagrywać. Bo jeśli ten pan nagrałby film lifestyle'owy, tak? Dzień z życia właśnie tutaj sprzedawcy sklepu rolek, fajnie, spoko, ale ja bym na ten film nie natrafił jako osoba początkująca, bo ja miałem konkretny problem, konkretną frazę wpisałem w Google i ten konkretny film mi się wyświetlił. Teraz oczywiście, jeśli obejrzałem tych filmów jego już dużo, coraz tam bardziej, że tak powiem, zgłębiam się w tę tematykę, oglądam film jeden, oglądam film drugi, no to gdzieś tam te filmy jego, że tak powiem, z tego zakresu Big Idea, czyli gdzieś, gdzie ten pan, nie wiem, nagrywa na przykład film, gdzie opowiada o swoich początkach, mogę taki film obejrzeć, tak? Jednak na początku ja trafiłem na ten jeden konkretny film i mnie interesowało, jak na tych rolkach ustać. Nie obchodziło mnie, jak sobie dzień spędza człowiek, którego nie znam, sprzedawca sklepu z rolkami, bo na tym etapie, gdzie to jest pierwszy mój kontakt, pierwszy film z tym człowiekiem, z tym filmem, mnie interesuje po prostu, jak na tych rolkach stać i chcę, aby ktoś mi to po prostu jasno zakomunikował, tak? I w ten sposób ten człowiek zbudował, że tak powiem, ze mną relację. Ja na niego trafiłem, ten film zatrzymał mnie na dłużej, na tyle, że mnie nauczył, dał mi transformację, tak? Czyli byłem w punkcie A, nie umiem stać na rolkach, punkt B, umiem nawet na rolkach jeździć, tak? Więc ten człowiek dał mi taką transformację, chcę więcej. To ze mną rezonuje, oglądam więcej, więc ten sposób tutaj się buduje właśnie, na tym przykładzie Ci pokazuję, jak to wszystko właśnie działa. Cały tutaj pitch, że tak powiem, właśnie polega na zoptymalizowaniu treści, aby Ciebie wyszukiwarki po prostu znalazły. I tego też uczę w moim kursie, jak zarabiać na wiedzy, jak zarabiać na kursach online, e-bookach poprzez sprzedaż na YouTubie, bez webinarów, bez płatnej reklamy, bez społeczności. Link do tego kursu znajdziesz oczywiście w opisie tego filmu, a ja tylko dodam, że partnerem tego kanału jest firma CyberFolks, także jeśli jeszcze nie masz hostingu oraz domeny dla swojej strony internetowej, to w opisie tego filmu znajdziesz właśnie link do CyberFolks. Do następnego wideo, trzymaj się, cześć!